sporo mieliśmy próśb, żeby nagrać dom dookoła, w środku, także zrobimy taki mały obchodzik. Niestety pogoda jest paskudna, no ale nic. Przejdziemy sobie dookoła, w środku. Powiem wam, dopiero śnieżyca była. Niestety jest na plusie, także nic ci ze śniegu. Także tak to się prezentuje. Jeszcze podbitkę musimy zrobić. Cokół. Nie wiem, jak będzie widać w środku, bo nie mamy światła, znaczy światło jest, ale przy jednym halogenie to nie będę z tym latał po pomieszczeniach, ale myślę, że jakiś obraz będziecie mieli. Jesteśmy w salonie. Po lewo mamy aneks kuchenny. Chodzę z halogenem w ręku, bo powiem wam, tak ciemno jest, że nic by nie było widać. No i kamerka, widzę, trochę się gubi, ale jakiś obraz będziecie mieli, prawda? Drzwi tarasowe, okno w salonie. No i korytarz. Dom jest wybudowany identycznie, jak jest w projekcie. Oczywiście wyrażamy takie zgody, jak przestawienie, przesunięcie ścian działowych, przesunięcie otworów okiennych. Także każdy może ten dom ustawić pod siebie. Nie ma tu żadnej ściany nośnej, żadnej ściany konstrukcyjnej w środku. Tak naprawdę tylko ogranicza was wasza wyobraźnia. Wystarczy na etapie kanalizacji już się zastanowić nad tym, gdzie ma być kibelek, gdzie ma być zlew. I można robić ustawienie pomieszczeń do woli. Tu mamy łazienkę. Po prawo sypialnia, chwilowo grajdołek, jak to jeden z widzów nam ostatnio podpowiedział mi, bo nie umiałem znaleźć słowa. Tutaj sypialnia i drugi pokój. Ładnie wyschło, powiem wam, widać miejscami, jak siateczka przebija, ale jeszcze dwie warstwy pójdą, będzie bajeczka. Zresztą będziemy robić, to będę tłumaczył wszystko.
po prawo wiatrołap. I po lewo kotłownia. Także tak to się prezentuje.